rzeźnik. Janusz, sądząc po wyglądzie, jest, no mógłby być w zasadzie pracownikiem na przykład Uniwersytetu Łódzkiego, ale nie jest tym pracownikiem. Jest raczej studentem, jest studentem Wydziału Prawa i Administracji, a w rzeczywistości zajmuje się zupełnie czymś innym. Pomimo tego, że wygląda dosyć niepozornie, jest właścicielem firmy ochroniarskiej Kobra, która działa na terenie Łodzi od 4 lat. Janusz ma 28 lat, ale już jako chłopak był wicemistrzem Polski w karate. Okej, zrobimy dubel. Co jeszcze? Nie, tu muszę ci powiedzieć, pojawiło się troszkę takich niezręczności, no, wiesz, językowych. Po pierwsze, nie możemy mówić tak, że to, czym się zajmuje, to on się tym zajmuje w rzeczywistości, to tak, no, jakby w rzeczywistości nie studiował. Bycie pracownikiem, to nic nie mówi na mojego posturze czy wyglądzie, póki nie powiesz, że mógł być pracownikiem naukowym. I tyle. Oczywiście jest jeszcze lepiej, jeśli powiesz krócej. Zostaw tą informację na razie o tym karate, bo to zrobimy, aha, jak jest zbitka pytania radiosłuchacza o to, skąd pomysł na założenie takiej firmy. To wtedy on odpowie, że założyłem taką firmę, a nie inną, ponieważ tam ryzyko pociągało mi od dziecka, już jako chłopak. Skakałem ze spadochronem, pilotowałem samolot, a ty dodasz... Nie, może samolot to pomijmy, zróbmy motolotnie, bo miałem, znaczy wróć lotnie, bo miałem lotnie, to będzie też takie. Nie możesz powiedzieć, że miałeś licencję na pilotaż? Nie, z pilotem nie byłem i śmialiby się ze mnie ci, co nie znają. Ale miałem lotnie na tej lotni, na skąd próbowaliśmy. W takim razie z tym samolotem? Nie, na pewno. Coś pokopałem, no dobrze. To znaczy może być jeszcze, bo z reguły normalnie witam się ze słuchaczem, witam cię Januszu, Jan mógłby mi odpowiedzieć, że witam cię. Nie, no możemy też wejść jakby w środek takiej sytuacji, to akurat nie ma znaczenia, czego witasz, tylko może, ach, na sam koniec, witam cię Januszu, to jest dla Andrzeja powód, żeby przejść na niego. Dobrze, potem, to na koniec, potem, na sam koniec, tak? Zamiast po tym przedstawieniu, zamiast mówić teraz o tym, bo teraz skończyłaś tym, że lubił ryzyko i jest, czy był wicemistrzem polskich karate. Zamiast tego, to powiedz, witam cię Janusz, czekamy na pierwsze telefony radiosłuchaczy z telefonami do ciebie. I żeby uniknąć właśnie tych niezręczności, bo wiesz, ty świetnie oczywiście podajesz tekst zupełnie profesjonalnie, tylko chodzi jakby o treść, żeby nie mówić, że ty rzeczywiście to prowadzisz firmę, a nie studiujesz, bo tak nie jest. Jego studia są dla niego równie poważne jak firma, a firma jest równie poważna jak studia. Nie, nie, no, studia są bardzo poważne. Tego pierwszego nie weźmiesz. Proszę? Tego pierwszego dialogu to nie wierzysz. Nie? W całości, tu może się nawet, chociaż nie, no ja myślę, że... Tam na początku było tak, że głos pani uciekł w ogóle, znaczy tam słyszałem takie... Akurat było to przejście, także... Ale pytasz, tak w jakim, pytasz w jakim sensie? Chcesz cofać kasetę? Nie, nie. To nie ma problemu. Pierwszy nie wchodzi, robimy dubel. A co chodzi? Nie, nie, oni się dogadali jeszcze, na ile jest go widać, wiesz? A co? Czy chcesz, Józek, czy dla potrzeb rejestracji dźwięku Ania nie powinna nieco głośniej mówić? Głośniej, głośniej. Aniu. Głośniej. Proszę, głośniej, bo to jest... Przerysujcie trochę. Będzie to dla was brzmiało fałszywie, ale dla kamery będzie to ok. Lepiej jest troszkę ściszyć przy montażu, niż mieć za mało. No. Bo jak pogłaszam, to wtedy rosną mi szumy. Czekamy na Andrzeja, proszę. Pan Andrzeja, proszę, liczysz pamięci do trzech. Pamiętam. Jedziemy. Uwaga. Jurek ustawiony, tak? Józef. Tak. Na wyrok jest. Teraz jest dobrze. Proszę bardzo. Gościem Akademickiego Centrum Radiowego KIKS jest dzisiaj Janusz Rzeźnik. Janusz, sądząc po wyglądzie, mógłby być pracownikiem uniwersytetu. Pracownikiem jednak nie jest, jest studentem. Jest studentem Wydziału Prawa i Administracji, a na co dzień zajmuje się pracą w swojej własnej firmie, która jest firmą ochroniarską i nosi nazwę Kobra. Firma ta od 4 lat działa na polu łódzkiego biznesu. Dziś witam cię Januszu. Witam cię. Czekamy na pytania od naszych słuchaczy. Zrobione. Straszne. Tak? Jak poziom dźwięku? Porządku. Może tak? No dobra, czyli teraz przerzucamy się, nagrajmy na chwilę te pytania, bo teraz w trakcie, jak zrobimy coś takiego, tylko co, czy może przejdziemy na kontan, jak już odbiera te? Znaczy kontan mówię wręcz przestrzeni, żeby przejść i stamtąd zrobić. Teraz w kierunku tego, jest pierwszy telefon, to jakby znów jakiś jego znak, odbiera Ania telefon i zobaczymy, czy to jest za cicho. Ja ci to wystartuję. Dobra, i wychodzę stąd. A nie, to ja. Będziesz miał pewien poślizg. Tak, tak. Powiedz mi, Andrzej, że poszła kamera, to ja włączę. Proszę. Jeden, dwa,
takie proste w zasadzie pytanie, skąd pan wziął pieniądze na założenie firmy? Proszę? Ja dzwonię wam z Polesia. Czy takie biuro ochrony to jest opłacalne? Okej. Tak, proszę. Dobra, zróbmy kompras tego drugiego wnętrza. Ja słyszę, że tyle fotografii. Ja wiem, nie słyszałem o następnym pomieszczeniu. Nie, że to żeby. Teraz Andrzej, to będzie tyle, że odbiera telefon, kieruje uwagę na Janusza i on będzie odpowiadał na pierwsze pytanie. Które to jest to pierwsze pytanie? To jest to... Może spróbujemy tutaj grać. Czy jestem policjantem, tak? Gdzie on jest? Jeśli no nie został na długość przewodu, zostałby nie, to będzie tutaj chyba w tym miejscu. Okropne, wolę być radiowcem niż. Też miałem występy w radiu, to dużo łatwiej to jakieś poszło. No. Że tych powtórzę, wejść. Jakie jest pierwsze pytanie? Już, pierwsze pytanie jest, ja będę te pytania podrzucał. Aha, czyli ja będę je słyszał wcześniej, tak? Moje pytania zastąpimy tym z magnetofonu. Dobra. Czyli jak ty powiesz, słucham pana, witam, to ja będę podrzucał tekst pytania, które będzie potem wycięte i nałożone na to innym głosem. Dobra? Stytku, jak tu jesteś? W tych słuchawkach tylko jest ciepło. Ja zamknąłem te drzwi wejściowe. Józek, spróbujesz tutaj sięgnąć dźwięk. Pierwsze pytanie. Czy jest pan byłym policjantem? Będzie takie pytanie. Dobra. Musi być z podniesieniem słuchawki. Jest podniesienie tak? Słuchawki, tak? I tak, później ja odpowiadam. Słuchawki, słucham pana, ja podrzucam pytanie. Czy słucham, ja odpowiadam. Po prostu mówisz słucham. Mamy pierwszego radiosłuchacza. A tu jeszcze... Tam... Zaraz, bo walczą ze światłem. Możemy sobie taką próbę dla siebie zrobić. Mhm. Wyłącznie tekst, z tekstami. Mhm. Czyli sytuacja, uwaga, odbierasz. Tak, słucham. Ja mam pytanie do gościa waszego radia. Czy jest pan byłym policjantem? Nie jestem policjantem, nigdy w policji nie pracowałem. Mało tego, nawet niechętnie zatrudniam policjantów ze względu na pewne nawyki, które są bardzo nieprzydatne, wręcz przeszkadzają w pracy ochroniarza. Tak? Założyłem, natomiast rozumiem, że w pytaniu chodzi o to, dlaczego założyłem firmę. Wobec tego odpowiadam. Od razu tak, odpowiadam. Bo teraz rozumiesz pytanie, które prowokuje. Wiadomo, że facet, który kiedyś pracował w policji, no to on niby znając branżę, niby coś tam zakłada taką firmę jak twoja. Natomiast ty oczywiście rozumiesz, że facetowi w pytaniu jakby o to chodzi. Czyli dopowiadasz, nie wprost o to pytany. Mówisz, że założyłem taką firmę, a nie inną, bo gdzieś tam już od wczesnej młodości pociągało mnie ryzyko. Skakałem ze spadochronem. Latałem lotnią, a Ania dopowie, tak, nie są już jako chłopak, ale taki musisz jej dać dobre wejście, żeby się wtedy nie nałożyło. Żeby zająknę w tym momencie i wtedy... Wiesz, odkaszni, może odkaszni i wtedy Ania wejdzie ze swoim tekstem. Jest. Na tym odkasznięciu to jest znak, że w końcu będziesz na czysto i mówisz, że trzeba dodać, że Janusz jest wicemistrzem Polski karate i... Był. Że tak, był wicemistrzem. Był, tak, kiedy? To jest ważne, oczywiście. Natomiast, żeby się nie rozwodzić, bo troszkę za długo mówiłeś o tej policji. Wystarczy, że powiesz, że mają złe nawyki. Jednym słowem już oddajesz, że mają złe nawyki, które są nieprzydatne albo które przeszkadzają wręcz w pracy ochroniarza. Bo jak się mówi, mają pewne nawyki, a to nie wiadomo co, nie? To krzesła można by zabrać. No tak. Dobrze będzie. Tu wiesz, na tej stronie one mogą zostać. Już nie tak głęboko ich nie trzeba ukrywać. Ale to jest akurat miejsce, to spokojnie. Tu te drzwi jednym czasem przyblokuję. Tak, przyblokuję te drzwi, żeby one nie przymykały ci się. I teraz, ponieważ Józek będzie z pewnej odległości zbierał ten dźwięk, to tak, pamiętajcie o tym znacznie głośniejszym mówieniu. Bo ja już potem przy montażu nic nie mogę dołożyć. Szczególnie ja, tak? Szczególnie ty, tak. Mhm. Ale Janusz też dość cicho mówi. Tak, no dobra.
Nie, bo zupełnie innej sytuacji, jak na przykład w radio się mówi, to mi podnoszą heble i tak dalej, to jest zupełnie inaczej. Ja mogę sobie mówić cicho, spokojnie. Nie, no oczywiście, że tak, ale wiesz, no. Dla takiej czystości potem tego dźwięku, my to oczywiście możemy zebrać, ale szum wnętrza będzie takim silnym, bocznym efektem, że to będą brudy. Natomiast Piotr Hertel będzie pisał do tego filmu muzykę i będą takie tam radiowe przygrywki, jakby kawałki muzyczne czysto, które są jakimiś przerywnikami w takiej rozmowie. Mam tam stanąć i trzymać tę zieloną, tę niebieską teczkę? Nie.